Bartłomiej Wróblewski, wybrany przez Sejm na Rzecznika Praw Obywatelskich, spotkał się z senatorami Platformy Obywatelskiej. Zabiega o poparcie przed głosowaniem jego kandydatury w Senacie. Politycy PO nie chcieli jednak prowadzić merytorycznej dyskusji. Zażądali, by Bartłomiej Wróblewski zrezygnował z ubiegania się o stanowisko. Na spotkaniu z przedstawicielami Platformy Obywatelskiej Bartłomiej Wróblewski przedstawił swoje propozycje dotyczące funkcjonowania Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Zaapelowałem o podejście takie propaństwowe, odpowiedzialne, szukanie kompromisu i zakończenie wielomiesięcznego pata między partiami politycznymi dotyczącego wyboru nowego Rzecznika Praw Obywatelskich, bo jest to ważne dla obywateli z punktu widzenia ochrony naszych konstytucyjnych wolności i praw. Bartłomiej Wróblewski przypomniał swoją wcześniejszą deklarację, że jeśli zostanie rzecznikiem, to opozycja będzie mogła wskazać dwóch kandydatów na jego zastępców. Koalicja Obywatelska nie chce jednak porozumienia. W imieniu Klubu Senackiego Koalicji Obywatelskiej zaapelowałem do pana posła Wróblewskiego o to, aby on sam zrezygnował przed głosowaniem z ubiegania się o to zaszczytne miejsce, po to, aby mogło ono być zajęte przez kogoś bezstronnego, kto rzeczywiście będzie dbał niepartyjnie o dobro i prawa wszystkich Polek i Polaków. Oświadczył po spotkaniu senator Platformy Marcin Bosacki. Poseł Bartłomiej Wróblewski nie ma zamiaru rezygnować. Silne poparcie w Sejmie wykraczające poza Zjednoczoną Prawicę i większe niż to było na przykład 6 lat temu w przypadku Rzecznika Praw Obywatelskich, no absolutnie zobowiązuje mnie do tego, żeby zabiegać o poparcie Senatu. Bartłomiej Wróblewski liczy, że wśród senatorów opozycji znajdą się osoby, które odważą się myśleć samodzielnie i podejmą dobrą decyzję.